To było akurat tak, że to nie było podczas wywiadu, tylko po wywiadzie. Wywiad był zupełnie pozbawiony jakichkolwiek podtekstów, a potem spotkaliśmy się na ulicy w Nowym Jorku, jakby ulicy, koło której stał hotel, i ja wyszłam z hotelu, szłam, a on po prostu jakby w tym samym momencie wyszedł i szedł koło mnie. Więc to było zaskakujące, bo nie było wcześniej żadnego, nic nie iskrzyło, nic się nie działo, on był raczej taki stonowany, schowany gdzieś, nieśmiały w tym wywiadzie. Natomiast on ma taką opinię negatywną w Hollywood, że jest porywczy, że się źle odnosi do kobiet, że ja nie czułam się jakoś komfortowo, nawet mimo, że duża doza ciekawości, to jednak jakiś taki rozsądek zwyciężył. Ale rzeczywiście zdarza się tak, że pojawiają się jakieś propozycje, czy to otwarcie, czy też na przykład po wywiadzie ktoś, zdarza się, że wysyła karteczkę przez osoby pracujące przy obsłudze tych wywiadów. Ja, szczerze mówiąc, no zdarzyło się takich sytuacji kilka i zdecydowałam się, raz zjadłam z kimś lunch, ale nie powiem z kim, a raz zdarzyło się tak, że ktoś był dla mnie na tyle interesującą osobą, I ma tak interesującą historię hollywoodzką, że po prostu z czystej ciekawości poszłam na takie spotkanie. I to był Michael Keaton, który wysłał mi właśnie wiadomość po wywiadzie. I ja po prostu w jakimś sensie czułam się bezpiecznie. Nie czułam, że to jest jakaś dwuznaczna propozycja. Wydawało mi się, że to po prostu będzie fajne towarzyskie spotkanie. I rzeczywiście było. Zalążkiem do tego był znowu ten wątek polski i to, że on mi zaczął opowiadać o jakiejś restauracji polskiej w Los Angeles, która się nazywała, nie mógł sobie przypomnieć nazwy, i potem to był taki pretekst do tego, że napisał mi wiadomość, że już mu się przypomniało, jak ta restauracja się nazywa, a tak w ogóle to gdybym chciała coś zjeść, napić się kawy, tararara, to on zaprasza. I poszliśmy na kawę i tak jest, że do tej pory jakiś tam kontakt mamy, jak jestem w LA, to czasem się odzywam i czasem się widzimy na kawę. Czasami takie sytuacje, że rzeczywiście coś się zadzieje, się zdarzają. I nie tylko mnie, bo wiem od różnych moich znajomych dziennikarek z różnych krajów, że im się zdarzyło przeżyć kontynuację znajomości z jakąś gwiazdą po wywiadzie. Mnie taką poza tą sytuacją, o której już wspomniałam, taka sytuacja, że coś rzeczywiście zaiskrzyło i miało jakiś ciąg dalszy, zdarzyło się raz. No ale nie powiem z kim.